Tenis w Bytomiu ma się znakomicie i wkrótce odbędzie się u nas kolejne duże sportowe wydarzenie. W dniach 16 i 17 kwietnia w hali na Skarpie reprezentacja Polski zagra z Brazylią w prestiżowym Billie Jean King Cup, czyli dawnym Pucharze Federacji. Mecz barażowy będzie się składał z 4 singli i debla. Wspaniała historia, tradycja, stale rozwijający się obiekt, dobrze funkcjonujący klub, więc Bytom jest jak najlepszym adresem. Zostaje pewien niedosyt, że będzie to impreza bez udziału publiczności, ale myślę, transmisja w telewizji Polsat będzie się cieszyła dużą oglądalnością. Hala w Sząbierkach po raz pierwszy będzie miejscem takiego tenisowego meczu, ale prestiżowych imprez w tej dyscyplinie w Bytomiu nie brakuje. W ubiegłym roku na kortach przy ulicy Tarnogórskiej odbyły się 94. Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Wiadomo już, że tegoroczna edycja znów zostanie tu rozegrana. Tutaj możemy liczyć na wsparcie klubu tenisowego Górnik Bytom w osobach m.in. pana prezesa Marka Krypnera, wiceprezesa Dariusza Łukaszewskiego, zresztą wiceprezesa Polskiego Związku Tenisowego, innych członków zarządu. Przede wszystkim możemy liczyć na władze miasta, władze samorządowe. Tutaj pan prezydent Wołosz jest entuzjastą sportu. Mocno wspiera tenis i stąd też decyzje takie, żeby tutaj takie duże i prestiżowe imprezy organizować właśnie w Bytomiu. Obydwie ekipy przyjadą do Bytomia w niedzielę 11 kwietnia i w związku z zagrożeniem COVID-19 będą przebywać w tak zwanej bańce, czyli z hotelu będą wychodzić tylko na treningi i mecze. Do polskiej reprezentacji zostały powołane zawodniczki związane z bytomskim Górnikiem. Z Brazylijkami zagramy w składzie następującym: Magda Linet, Magda Frech, reprezentująca tutaj lokalny klub Górnik Bytom, Kasia Kawa, Ula Radwańska, Paula Kania, też przez lata związana z Górnikiem Bytom, i tą szóstą na ten moment na razie rezerwową będzie Weronika Falkowska. Jeszcze kiedyś się przekonamy, które na pewno zobaczymy na korcie i czy będą to te dziewczyny z Bytomia. O tym już decydujemy w czasie tego naszego kilkudniowego zgrupowania. Po to spotykamy się wcześniej, żeby zobaczyć też, jak się dziewczyny prezentują. Przede wszystkim, jak się będą prezentować w hali na tym korcie, który będziemy mieć do dyspozycji. Dlatego te ostateczne decyzje będziemy podejmować na miejscu. Biało-czerwone zagrają z Brazylijkami dopiero po raz drugi w historii rozgrywek. W 1989 roku przegrały z nimi w Tokio i teraz w Bytomiu mają szansę na rewanż. Zwyciężczynie spotkania wystąpią w przyszłym roku w kwalifikacjach do turnieju finałowego rozgrywek Billie Jean King Cup.